Dziedzictwo Odisji od 318 do 324. Jaman całuje Zeyer w czoło, oboje zasypiają w jednym łóżku, a Jaman chce. Dziedzictwo, odcinek 318. Jaman odchodzi po tym, jak Zeyer, gwiazdka, Jaman i Zeyer pomagają Yusufowi w przygotowaniu jego pracy domowej. Troje z nich przykleja zdjęcia do drzewa genealogicznego ucznia pierwszej klasy. Yusuf zaczyna ziewać i mówi, że jest senny. Jaman mówi swojemu siostrzeńcowi, że on i Zeyer dokończą pracę nad projektem. Zeyer i Jaman zostają sami. Zeyer proponuje Jamanowi, aby dodali Cendżajza i Adale do drzewa genealogicznego, ponieważ są ważną częścią życia Yusufa. W głowie Jamana pojawiają się wspomnienia z jego ponurego dzieciństwa, które dzieli z Zeyer. Jaman jest stanowczy, że Yusuf nie będzie miał takiego samego losu. Zanurzona w bólu Jamana, Zeyer kładzie rękę na jego dłoni, ale zaraz potem ją odsuwa. Zeyer ponownie zaczyna oskarżać Jamana o to, że zepsuł życie jej i Yusufowi. Wyrzuca mu również, że pozwolił jej go postrzelić. Nagle Jaman przytula Zeyer i błaga ją o przebaczenie. Upewnia ją, że czas wyleczy wszystkie rany między nimi. Zeyer jednak odpycha Jamana, stanowczo stwierdzając, że nigdy więcej mu nie zaufa. Oświadcza, że jutro opuści rezydencję Kirimli, ponieważ nie może żyć pod jednym dachem z Jamanem. Yusuf stanowczo sprzeciwia się decyzji Zeyer, ponieważ oznacza to, że będzie daleko od niego. Zeyer uspokaja go, że codziennie będzie przychodzić i widywać swojego siostrzeńca. Zeyer wyciąga swoją walizkę i zaczyna pakować swoje rzeczy. Jaman przychodzi do pokoju i mówi, że to on opuści rezydencję. Zeyer jest zszokowana, Jaman zbiera swoje rzeczy, biorąc także ich wspólne zdjęcie z Zeyer. Dzieli się z Cendżajzem, że podjął decyzję o odejściu ze względu na spokój Zeyer i Yusufa. Yusuf pyta Jamana, dokąd jedzie z tym bagażem. Jaman oszukuje swojego siostrzeńca, mówiąc, że wyjeżdża w podróż służbową, i żegna się z nim. Zia jest bardzo zdenerwowany, że jego brat odchodzi. Ali i Duygu docierają do miejsca wskazanego przez Sakiza i zaczynają kopać. W środku znajdują zdeformowane ciało, Ali zleca przeprowadzenie testu DNA, aby dowiedzieć się, do kogo należą szczątki. Dziedzictwo, odcinek 319, Zeyer wybacza Jamanowi i proponuje, aby się, Zia wyjawia Zeyer, że w przeszłości Jaman powstrzymał go przed odebraniem sobie życia. Zia jest stanowczy wobec Zeyer, mówiąc, że Jaman był zmuszony ją okłamać, mówiąc, że to on zabił Kevzer, aby go chronić. Zia błaga Zeyer, aby wybaczyła Jamanowi.
Dziewczyna nie może powstrzymać łez. Zrozpaczona, Zeyer udaje się do kawiarni Arifa, który również zachęca ją do dania szansy swojej miłości do Yamana. Zeyer wraca do rezydencji, gdzie zastaje Yamana. Prosi go, aby wrócił do domu, mówiąc, że jest gotowa spróbować jeszcze raz. Yaman nie może uwierzyć w słowa Zeyer. Upewnia ją, że nigdy z niej nie zrezygnuje. Yaman dzieli się z Zeyer, że mimo iż go postrzeliła, to uratowała mu życie, dzwoniąc po pomoc. Yaman próbuje zbliżyć się do ukochanej, ale ona się odsuwa, tłumacząc, że potrzebuje czasu, aby całkowicie mu wybaczyć. Semra słyszy, jak Duygu przygotowuje pogrzeb swojej siostry, wpada w panikę i oskarża córkę o śmierć Yasemin. Duygu jest załamana, w tym momencie pojawia się Ali, który informuje Duygu i Semrę, że badanie DNA wykazało, że odnalezione martwe ciało nie należy do Yasemin. Duygu odzyskuje nadzieję, że jej siostra żyje. Dziękuję Aliemu za wszystko. Cicek dowiaduje się, że Zeyer i Yaman się pogodzili i natychmiast przekazuje to Zuhal. Ta wpada w szał, wewnątrz Yaman jest w siódmym niebie ze szczęścia, choć stara się tego nie pokazywać, aby nie zakłopotać Zeyer. Ona, z kolei, uświadamia sobie, że nigdy nie przestała kochać wujka Yusufa, dziedzictwo, odcinek 320. Zeyer i Yaman się schodzą, a Yusuf potajemnie, Zeyer prosi Yamana, żeby został w rezydencji, blokując mu drogę. Yaman jest mocno zaskoczony, Zeyer wyznaje Yamanowi, że nie może żyć bez niego, mimo bólu, który jej zadał. Proponuje, aby znów byli razem, tak jak kiedyś. Yaman nie może uwierzyć w to, co słyszy. Yaman wyznaje Zeyer, że do tej pory stracił wszelką nadzieję, że ona mu wybaczy, opowiada jej, że choć go postrzeliła, to uratowała mu życie, dzwoniąc po pomoc. Yaman próbuje zbliżyć się do swojej ukochanej, ale Zeyer się odsuwa, tłumacząc, że potrzebuje czasu, aby całkowicie mu wybaczyć. Seyma słyszy, jak Duygu przygotowuje pogrzeb swojej siostry, wpada w panikę i oskarża swoją córkę o śmierć Yasemin. Duygu jest załamana, w tym momencie pojawia się Ali, który informuje Duygu i Simę, że testy DNA wykazały, że znalezione ciało nie należy do Yasemin. Duygu odzyskuje nadzieję, że jej siostra wciąż żyje. Dziękuję Alemu za wszystko, Cicek dowiaduje się, że Zeyer i Yaman się pogodzili i natychmiast przekazuje wiadomość Zuhal. Ta wpada w szał, Yaman jest w skrycie w siódmym niebie, chociaż stara się tego nie okazywać, żeby nie zmieszać Zeyer. Zeyer również uświadamia sobie, że nigdy nie przestała kochać wujka Yusufa, tymczasem Yusuf potajemnie przenosi osobiste rzeczy Zeyer do pokoju Yamana. Ona nie może zrozumieć, co się dzieje, dziedzictwo, odcinek 321, Yusuf robi numer Zeyer i Yamanowi, aby ich pogodzić, ale...
Yaman widzi piżamę Zeir na swoim łóżku i w jego sercu znów pojawia się nadzieja, że wszystko będzie jak dawniej. Później Zeir przechodzi obok sypialni Yamana i widzi tam swoje rzeczy. Jest bardzo zaskoczona. Zeir myśli, że to Yaman przeniósł jej rzeczy do swojego pokoju, mimo jej prośby, by nie przyspieszać spraw. Zeir zbiera swoje rzeczy i staje przed Yamanem. Przypomina mu o jego obietnicy, że będzie cierpliwy, a on potwierdza, że będzie czekał tak długo, jak trzeba. Oboje nie rozumieją, co się między nimi dzieje, wszyscy zauważają harmonię, która panuje między Yamanem a Zeir. Cicek decyduje się nie informować o tym Zuhal. Ta z kolei przysięga, że nie zrezygnuje z Yamana. Po kolacji Yaman udaje się do swojego pokoju i ponownie widzi rzeczy Zeir na swoim łóżku. Zeir przychodzi i jest zdezorientowana. W tym momencie oboje słyszą hałas z łazienki i domyślają się, że za wszystkim stoi Yusuf. Yusuf tłumaczy, że chciał pomóc swojej cioci, gdyż zrozumiał, że wraca do pokoju jego wujka. Zeir i Yaman patrzą na siebie niezręcznie. Yaman chwyta Zeir za ręce i prosi, by nie odchodziła. W tym momencie jednak Zeir przypomina sobie złe chwile z przeszłości i odsuwa się. Zeir ponownie mówi, że potrzebuje czasu. Zbiera swoje rzeczy i wychodzi z pokoju, życząc Yamanowi spokojnej nocy. Kładzie się do łóżka, ale nie może zasnąć, pogrążona w myślach o Yamanie, on również nie przestaje myśleć o ich relacjach. W nocy oboje zderzają się w kuchni, schodząc, by nalać sobie wody w tym samym czasie. Ali i Sultan przekonują Duygu, by została z nimi. Dziewczyna martwi się o swoją matkę, ale Sultan obiecuje, że zajmie się Semrą. Na osobności Duygu wyznaje Aliemu, że po zniknięciu Yasemin całkowicie zmieniła swój charakter. Mówi mu, że do tej pory nie udało jej się dopuścić nikogo do siebie, w nocy Duygu ma koszmar, a Ali obejmuje ją, by ją uspokoić. Policjantka zasypia w jego ramionach, dziedzictwo, odcinek 322, Zeir ponownie zakłada swoją obrączkę, a Yaman próbuje ją pocałować, ale nagle. Yaman i Zeir odprowadzają Yusufa do szkoły, po tym Yaman proponuje Zeir spędzenie dnia razem, jak za starych, dobrych czasów. Ona się zgadza, Yaman zabiera Zeir do jednego z ich ulubionych miejsc. Yaman próbuje pogłaskać Zeir, a ona mu na to pozwala. Zeir wyznaje Yamanowi, że przez cały czas myślała o nim, Yaman odpowiada, że nie wyobraża sobie życia bez niej. Yaman przyznaje, że przez cały ten czas często wracał do dzielnicy, w której dorastał.
Zeir proponuje, aby razem odwiedzili tę dzielnicę, a Yaman opowiada jej o kobiecie, która opiekowała się nim, Ziją i ojcem Yusufa, kiedy zostali sami. Oboje udają się do miejsca, gdzie wita ich starsza kobieta. Yaman przedstawia Zeir jako swoją ukochaną żonę. Kobieta, która wychowała Yamana, nalega, aby Zeir i Yaman spędzili noc w domu. Yaman prosi Zeir, aby ponownie założyła na palec swoją obrączkę, symbol ich małżeństwa. Wykonuje przed ukochaną delikatną balladę, a ona się wzrusza. Zeir przekonuje się, jak bardzo kocha Yamana. Zeir ponownie zakłada swoją obrączkę i przysięga, że nigdy jej nie zdejmie. Yaman próbuje ją pocałować, ale starsza kobieta ich przerywa. Dziedzictwo, odcinek 323, Yaman całuje Zeir w czoło, oboje zasypiają w jednym łóżku, a Yaman chce. Duygu pyta Ali o tożsamość zmarłej dziewczyny. On odpowiada, że na razie znają tylko jej imię. Duygu dziękuje Ali za całą pomoc, którą jej okazał. Przyznaje, że dzięki niemu odzyskała nadzieję, że jej siostra może wciąż żyć. Duygu proponuje Ali, aby zjedli kolację w ulubionej restauracji Jasemin z przeszłości. Yaman obserwuje Zeir, gdy rozwiesza pranie w domu kobiety, która go wychowała. Jest zachwycony jej urodą. Yaman przekopuje ogród, a Zeir podaje mu chusteczkę, aby mógł wytrzeć pot z czoła. Wieczorem Duygu zabiera Ali do ulubionej restauracji swojej siostry. W głowie przypominają jej się wspomnienia z dzieciństwa Jasemin. Ali także decyduje się otworzyć przed policjantką. Opowiada jej, że jego rodzice zmarli i że został wychowany przez swojego zmarłego wujka Osmana. W międzyczasie Zeir przygotowuje kolację dla Yamana. On wykonuje dla niej delikatną balladę, która ją wzrusza. Yaman delikatnie głaszcze Zeir, gdy śpiewa. Ona nie powstrzymuje emocji. Następnie Yaman całuje Zeir w czoło, wyrażając swoją bezgraniczną miłość. W restauracji, gdzie jedzą kolację Ali i Duygu, wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy siadają przy sąsiednim stoliku. Nagle wyciągają pistolety. Reakcje Ali i Duygu są jednak błyskawiczne i udaje im się odpowiedzieć, rozpoczynając strzelaninę. W pokoju, w którym starsza kobieta umieściła Zeir i Yamana, jest tylko jedno łóżko. Oboje kładą się na nim. Yaman jest w piżamie, a Zeir w nocnej koszuli. Yaman zakłada Zeir na palec obrączkę. Ali i Duygu udaje się złapać przestępców i ich aresztować. Yaman próbuje namiętnie pocałować Zeir, ale starsza kobieta ich przerywa. Duygu i Ali przesłuchują jednego z napastników. Domagają się dowiedzieć, kto go wynajął. Mężczyzna przyznaje, że jest człowiekiem mafioza Jeffera, który chce się pozbyć Duygu.
Duebu natychmiast dzwoni do swojej matki, aby ją ostrzec, że jest w niebezpieczeństwie, ale Semra nie odbiera telefonu. Przez całą noc Zeyer i Yaman nie mogą zasnąć i rozmawiają. Dziedzictwo, odcinek 324. Eyer zasypia w objęciach Yamana, Yaman i Zeyer przygotowują się do snu. Yaman próbuje ponownie pocałować Zeyer, ale w tym momencie dzwoni jego telefon. Yaman mówi Zeyer, że rozmowa nie jest ważna, ale ona nalega, aby odebrał, ponieważ dzwoni Cengher. Zeyer obawia się, że coś mogło się stać, Yaman odbiera telefon, a na wideo połączeniu pojawia się mały Yusuf, który mówi cioci i wujkowi, że nie mógł zasnąć bez życzenia im dobrej nocy. Zadowolony z siebie Yusuf pyta, czy Yaman i Zeyer śpią w jednym łóżku, a oni spoglądają na siebie zakłopotani. Wszyscy troje życzą sobie dobrej nocy, Zeyer kładzie rękę na piersi Yamana i zasypia w jego objęciach. Rano Yaman budzi się i jest na siódmym niebie ze szczęścia, widząc jak jego ukochana śpi na jego piersi. Zeyer budzi się i wita Yamana słowami dzień dobry, na co on odpowiada tym samym. Wujek Yusufa pyta swoją ukochaną, czy udało jej się odpocząć, Zeyer spogląda na zegarek i z przerażeniem stwierdza, że obudziła się za późno. Yaman ją uspokaja, mówiąc, jestem w tej samej sytuacji, podkreślając, że oboje prawdopodobnie potrzebowali snu. Starsza kobieta, która wychowała Yamana, woła ich na śniadanie, jednak mówi, że ktoś musi iść do sklepu, aby kupić chleb. Zeyer pierwsza wyraża chęć pójścia do sklepu, a Yaman proponuje jej towarzystwo, aby zrobić wszystkie niezbędne zakupy. Później Yaman zabiera się za malowanie pokoju. Zeyer oferuje swoją pomoc, w międzyczasie, Duebu daje Aliemu zegarek w dowód wdzięczności za jego wsparcie. Tłumaczy mu, że zanim go spotkała, czas dla niej jakby się zatrzymał.